Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię dzisiaj Wam partię, która była rozegrana w gambicie królowej w serialu Netflixa, w którym brał udział nasz polski aktor Marcin Dorośliński pod pseudonimem Wasili Borgow, czyli mistrz świata. W szachach w tamtym filmie oczywiście kontra Elizabeth Harmon, przepiękna aktorka rudowłosa, która odegrała piękną rolę w tym serialu. Serdecznie polecam. No a my przejdźmy już do części szachowej, czyli analizy tej partii. Tutaj Borgov rozpoczął posunięciem E4. Harmon odpowiedziała C5, skoczek na F3, skoczek na C6 widzimy, szykuje nam się obrona sycylijska, mamy obronę sycylijską, ale Borgow zagrał gońcem na B5. Tak e, lubił grać, tak się gra. Jest to taki wariant, można powiedzieć, Rosolimo, e, Tutaj goniec wychodzi, żeby zbić skoczka, żeby ten skoczek nie miał opcji na jakąś tam już aktywną grę w centrum, ale coś za coś, para gońców. E, zawsze generalnie jest silniejsza. Tutaj e, goniec B5 myślał wybicia, więc. ta para Mogłaby już tutaj się zredukować. G6 ze strony Harmon i posunięcie. C3. Ciekawy ruch. Tak szachowo mówiąc, tutaj ten, to posunięcie prowokuje i pomaga przede wszystkim do zagrania D4, żeby te centrum uzyskać dosyć mocne. Tutaj czarne zagrywają Hetman B6, ciekawe posunięcie. Rzadko się już chyba teraz spotyka taki ruch tak naprawdę. No ale plan jest prosty, od razu bezpośrednio atakujemy gońca. Próbujemy wymusić wybicie na C6, żeby hetmanem wybić, nie psuć sobie tej struktury pionków, ale tutaj białe zagrywają A4. Często taki ruch powoduje wielkie problemy na skrzydle, tutaj ze strony czarnych, bo taki ruch nie dość, że przy okazji broni gońca, czeka na to, żeby pionek go wykurzył i ten pionek potem może wieść fajną, fajną, fajny prym. W tej pozycji zaraz dokładnie powiemy sobie w kolejnych ruchach, jak to wyglądało. Teraz nastąpił goniec na G7 i szybka roszada tutaj naszego polskiego aktora. Posunięcie A6. Posunięcie A6 powoduje właśnie, że z gońcem trzeba zrobić jakiś porządek: albo wymienić, albo wrócić. No, jak już mówiłem, Goniec nie po to grał na B5, żeby wracać do swojego obozu, tylko wymienić się za skoczka. Hetman wybił tego skoczka i posunięcie D4. Dla niektórych z nas może by się wydawać dziwny ruch, no bo przecież tutaj podstawiamy pionka na E4. No, i o co tutaj tak naprawdę chodzi? No, jeżeli byśmy zbili tego pionka na E4, no to tutaj mamy bicie na C5. No, powiedzmy w ten sposób: czarne. Z były pionka centralnego, a oddały pionka bocznego, więc teoretycznie mają pozycję taką powiedzmy lepszą. Tu Hetman mógłby wrócić, żeby tego pionka atakować, i goniec E3 powiem w ten sposób, no tak można by było grać. Pozycja jest około równości. Plusy dla czarnych są takie, że jest para gońców po stronie właśnie tutaj, tej, po stronie czarnych. A plus białych jest taki, że tutaj mamy cztery pionki na skrzydle kontra dwa pionki. Tak naprawdę tu jeszcze po drodze jest jeden pionek, który zahacza o tego pionka. No ale myślę, że tutaj bardzo łatwo się białym i grało. Skoczek na przykład na D2 z takim planem: skoczek B3, skoczek D4, może skoczek C4 i na B6. Po tych słabych polach, skoczek myślę, że by poskakał i próbowałby uzyskać tu pewnego rodzaju przewagę na skrzydle hetmańskim, przede wszystkim. Tak oczywiście w partii nie poszło po, po ruchu D4. No większość z nas powinna tutaj też wybić przede wszystkim pionka na D4. Tak również nie poszło. Jeżeli pionek by wybił na D4, my byśmy na przykład odbili, odbili pionkiem i Hetman wybiłby na D4, no to tutaj przede wszystkim za cenę pionka białe mają szybką aktywność. Wieża E1 lub skoczek C3, tutaj trzeba sobie troszeczkę to wyobrazić. Aktywność, aktywność, jeszcze raz aktywność. Figury białych byłyby bardzo szybko rozwinięte. Goniec na F4 tam w przyszłości i e, można by po, po linii wolnej C też e, nieźle działać. No taka dosyć gra intuicyjna. Tak nie poszło w partii. W partii nastąpiło D6. Tutaj wieża E1 i zaczyna to się wszystko generalnie dobrze bronić. Goniec G4 to jest na pewno takie dobre posunięcie w miarę, bo goniec tutaj tego skoczka chce raczej wymienić. Nastąpiło D5. D5, no i Hetman ruszył na C7. Powiem tak, pozycja białych mi się bardziej podoba z tego względu, że te pionki na C3, na B2 pięknie blokują tego silnego gońca G7. W tym wypadku mniej silnego na ten moment. No i pionki tu są w centrum, ustawione na białych polach. Tego typu struktury na przykład mi się osobiście bardzo podobają, jeśli chodzi o białe, ale czarne też nie mają krzywdy. Tutaj plany są proste, trzeba grać na skrzydle hetmańskim, jeszcze zrobić roszadę i próbować na linii B zwojować tutaj y, białe. No, czy to się uda? Zobaczymy dalej. Teraz, moi drodzy, w partii nastąpił bardzo dobry ruch y, strategiczny. Y, oczywiście tutaj można było i zagrać i goniec F4, przepraszam, goniec F4 z planem skoczek na przykład na D2, żeby bronić, H3, odpędzić tego gońca. No, ale jeszcze jedno takie wtrącone, fajne posunięcie. Bardzo mi się ono podoba i... Y, y, jest strategicznie dobre. Jest to posunięcie a5. a5 przede wszystkim blokuje te dwa pionki. Wyobraźmy sobie końcówkę i mamy po jednym skoczku ich pionkach. No to taki jeden pionek a5 bardzo szkodzi tym dwóm pionkom, gdyż po takim zagraniu b5 w przyszłości jest bicie w przelocie i te pionki się rozwalają. Bardzo, bardzo ideowe, dobre posunięcie. Proszę o tym pamiętać. Skoczek na f6. Skoczek na D2. Widzimy ten skoczek też na polu C4. Będzie miał niezłą placówkę, i tam na B6 może próbować się y, lokować. I y, jeszcze stępem atakować wieżę. Sprawa myślę, że prosta. Roszada ze strony czarnych, posunięcie H3, wymiana tego gońca ze skoczka. Skoczek wybił na F3. Tutaj białe widocznie miały inne plany mianowicie zagrać e5 i rozwalać to centrum e, ewentualnie kontrolować punkt e5, bo po skoczku d7 to jest typowym planem no. dla czarnych ten skoczek musi się przemieszczać i jakoś spróbować się wymieniać, e, no to e, trzeba tu białymi przeszkadzać i goniec f4 zostało właśnie zagrane Teraz za bardzo nie można zagrać tutaj skoczkiem na E5, no bo jest wymiana i po wszelkich wymianach do końca pionek E5 i E7 byłyby zdwojone. Struktura pionków lepsza jest w tym momencie. Byłaby lepsza u białych. B5, no w końcu taki ruch trzeba zagrać. Bicie w przylocie jest nieuniknione i Hetman bije B6 z tempem, atakujemy pionka. Tutaj bardzo ciekawy ruch, subtelny wieża A2 z czystą obroną, a pionek A6 zostaje słabością. Hetman B5, no tutaj troszeczkę e, nasza Główna bohaterka serialu wyprowadza Hetmana, żeby trzymać też troszeczkę diagonale, ale też zwalnia pole dla skoczka na B6, może skoczek C4. No taki ruch myślę, że się przyda zawsze. W tym momencie nastąpił zagranie skoczek na D2 i wieża z F na B8 widzimy. Zaczyna się niby, ostra jazda, ale ostra jazda po tej linii B ale. Ale tu się wszystko, moi drodzy, broni. Skoczek na D2 jeszcze pięknie broni punktu B3. Nie ma możliwości wymiany Hetmanów. A dodam, że wymiana Hetmanów w tej pozycji byłaby jak najbardziej na korzyść dla białych. Przepraszam, twó wróć dla czarnych jak najbardziej, bo czarnym by się łatwiej myślę, że atakowało skrzydło het, hetmańskie, gdyby, gdyby nie było Hetmanów, bo Hetman jednak białych daje możliwość jeszcze opcji atakowania tego króla. Nastąpiło koniec e, na G5, król F. 8 słynne zagranie, królew 8. W tym wypadku bardzo dobre. Bronimy po prostu pionka i nic tu się jeszcze nie dzieje. Jeszcze bo zostaje zagrane Hetman na G4. E, no, patrzymy na skoczka, który jest na szczęście jeszcze broniony. Przede wszystkim tutaj Hetman prawdopodobnie zmierza na H4 z atakiem jednoczesnym na pionka H7, i jednoczesnym atakiem na pionka E7, więc takie plany mogłyby nastąpić. H6 neutralizuje te zapędy. Goniec na E3 ze strony białych. Skoczek na E5 z atakiem na Hetmana. Hetman H4, proste zagranie. Chcemy teraz od razu zbić tutaj pionka na H6. Moi drodzy, ale pojawia się tutaj taka luka dla skoczka, i zauważmy, co by mogło nastąpić po tym zagraniu. Na przykład, skoczek na D3. Za takim na wieżę i powiem tak można zagrać sobie tutaj wieżą na b1 tak pasywnie bronić tego pionka w tym wypadku można tak zagrać można również wieża a1 e można równych wieża F1 zagrać chodzi o to też, że białe tutaj przede wszystkim atakują i ten pionek B2 nie, nie za bardzo ich interesuje, nie ma potrzeby na siłę tego bronić, na przykład jakby było bicie, no to tutaj goniec bije na H6 moi drodzy i pozycja białych jest zdecydowanie lepsza, jest rozwalony król, a potem jakieś próbować grać F4 lub skoczek F3, skoczek G5 z, z próbą dania mata myślę, że bardzo spokojna, znaczy nawet niespokojna, ale bardzo wygodna gra dla białych w partii nastąpi G5 ze strony tutaj czarnych. Hetman ruszył na h5, przepraszam najmocniej. I widzimy, że jest tutaj opcja po prostu ataku silnego na króla. No, tak jak mówiłem, jakby te hetmany zniknęły, sprawa dla czarnych byłaby myślę, że łatwiejsza. Skoczek zagrał na c4. No i teraz bardzo ciekawe posunięcie, bo widzimy, że Skoczek atakuje piekielnie silnego gońca, ale również skoczka. No i teraz co wymienić, ale jeszcze jest ruch białych. białe się decydują na H4. Bardzo dobry ruch, który atakuje skrzydło. Już tak bezpośrednio atakuje to skrzydło i może być, mogą być wielkie problemy teraz. Teraz czarne muszą się zdecydować, czy tutaj zbijamy gońca na E3, czy zbijamy skoczka na D2. Myślę, że zbicie tutaj gońca na E3 jest bardzo kuszące, ale moi drodzy, po biciu na E3 wieża bije E3. Skoczek świetnie broni tych pól. Hetman nie ma jak tutaj wejść. I wieża w następnym ruchu ma opcję na F3 z atakiem piekielnym, atakiem na króla. Tutaj Hetman też w tym oczywiście pomaga, więc pozycja w tym momencie jest lepsza. Byłaby lepsza białych zdecydowanie. No dlatego tutaj nasza główna bohaterka decyduje się na bicie skoczka, co jest lepsze szef partii. Goniec musi oczywiście wybić i hetman B3 z bezpośrednim atakiem na wieżę. Myślę, że też byśmy zagrali takie posunięcie. Bardzo często taki ruch byśmy zagrali, żeby bronić pionka, ale nie białe. Białe zagrywają wieża A1. No tutaj mistrz świata Wasilii Borgow popisuje się pięknym ruchem wieża A na, a, a a na A1. Przepraszam. No i tutaj e, oddajemy tego pionka, czego nie czynią e, tak naprawdę czarne. Ale jeżeli byłoby bicie na B2, no to wieża A na D1, a jeżeli byłoby bicie na przykład dalej na C3, moi drodzy, no, to y, absolutnie nie bijemy tu z szachem, bo goniec wraca a ten pionek zdjęty i pionek sobie by leciał do góry. Tylko bijemy na C3. Hetman bije na C3. I teraz, jak odciąć tlen obrony? Jak odciąć tlen dla czarnych? W tym momencie y, poszukajmy bardzo dobrego posunięcia. Moi drodzy, zauważmy, że mamy białymi dwa pionki mniej, ale pozycja jest totalnie wygrana. Wierzcie mi, tylko trzeba znaleźć odpowiedni ruch. Można zatrzymać film i sobie poszukać. A ja już pokazuję. Uwaga. E5, moi drodzy. Odcinamy tutaj obrońcę króla i grozi bardzo szybkie zbicie z szachem, i przede wszystkim bicie. Później tutaj wieża się otwiera do ataku na króla. Król ma wielkie kłopoty. Ja tutaj w te warianty nie będę bardzo mocno wnikał, moi drodzy jak ktoś jest chętny to bardzo proszę bardziej mnie interesuje co nastąpiło dalej tutaj intuicyjnie ocena pozycji wygra na białych dlaczego odpowiedzcie sobie moi drodzy sami przeanalizujcie jak macie ochotę każda partia uczy tak mogłoby nastąpić ale nie nastąpiło. Po wieży po wieża A1 Hetman ruszył na C2 z konkretną groźbą bicia gońca. W tym momencie goniec zagrał na C1. Słusznie, goniec wrócił do swojego obozu, ale z obroną na B2. Nastąpiło G, bije na H4. No i teraz goniec postanowił wybić na H6. Słusznie, słusznie. No, coś trzeba grać. Tutaj nastąpiło teraz bicie na B2. Zobaczcie. Nasza główna bohaterka chce dać szybko mata na F2 i na G2, znaczy na F2 z szachem na G2 z matem. No ale tutaj mistrz świata, nasz serialowy również ma coś do powiedzenia. Bicie na G7, bicie na G7 i Hetman G5 z szachem. E, bardzo dobre posunięcie wtrącone, bo jak król zejdzie na linię H, to odbijamy tutaj pionka z tempem, atakując króla i broniąc na F2. W partii nastąpił ruch znowu króle F8. Hetman zbił pionka na H4. Bardzo dobre posunięcie z obroną tego pionka F2, a jednocześnie moi drodzy, grozi mat. Grozi mat na H8, więc wielce niebezpieczna sytuacja. Jeżeli tutaj czarne by na przykład wybiły tego pionka na C3, to myślę, że E5 ruch już nam znany, byśmy go zagrali, odcięli tlen. I tutaj robi się niebezpiecznie, bardzo, bardzo niebezpiecznie. W tym momencie król zagrał na E8. No, i teraz przechodzimy do głównej, tutaj głównego ataku na króla. Król jest bardzo, bardzo niebezpieczny, no on nie jest skoordynowany, nie jest schowany. Figury białych stoją takich, na takich, można by powiedzieć, początkowych pozycjach, ale do tego mamy Hetmana na skrzydle, więc jest ku temu okazja, żeby atakować. Moi drodzy, tutaj jakby czarne zagrały F6. No to jeszcze można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że można by było jeszcze walczyć. Na równym poziomie, że tak powiem, no jakbyśmy tutaj zdali szacha, król F7, byśmy wybili wieżę, no to moi drodzy, w następnym ruchu szach i mat na G2, więc tu trzeba, trzeba było uważać. Ale wieża f 1 myślę, że załatwiałaby sprawę, bo teraz bronimy piona F2 i grozi zagranie na H8. Jakby wieża ruszyła na B8, widzimy, wieże się łączą <laughs> najmocniej, przepraszam, no to y myślę, że tutaj takie szachy kontrolne mogłyby nastąpić i wieża mogłaby zbić pionka na A6 z następnym planem wieża A7 i tutaj e, bardzo niebezpieczne rzeczy również się dzieją białe po prostu mają i piona więcej i sporą inicjatywę nadal w ataku ale jeszcze przegranej może gołym okiem nie widać, walczyć można by było na pewno, e, w tym momencie po król E8 e, nastąpiło E5, silny ruch e, bezpośrednie groźby moi drodzy, grozi bicie na D6 i mat na E7 e, nastąpiło bicie na E5 no i wieża zbiła rzecz jasna wieża dała szacha na B1 i teraz Uwaga, czy wybijamy wieżę na B1. Wybicie też daje nam możliwość zwyciężenia w tej pozycji, ale sprytne zagranie królem na H2. Może przeciwnik nie zauważy, i tutaj będzie bicie na A1 i wtedy mat na E7 jest nieunikniony. No ale w tym momencie nastąpiło F6 moi drodzy, a teraz bardzo was proszę, zastanówcie się znowu nad kolejnym świetnym ruchem, które mogłoby w partii nastąpić. Jeżeli znaleźliście ten ruch, bardzo y, dobrze, gratulacje. Moi drodzy, tutaj y, na pewno nie bicie na F6, chociaż to się bardzo narzuca, ale mamy tutaj niestety taki szach niebezpieczny na H7, więc trzeba by było zagrać D6. Świetne posunięcie. Widzimy, że jak zbijemy tutaj wieżę na E5, to Hetman daje mata na E7, jest świetnie, a ruch wieża E7 grozi niebezpiecznie, bardzo groźnie to wygląda. Król ruszył na D7 i wieża wybiła na E7. Moi drodzy, jeżeli król by wybił teraz pionka, no to Hetman odman F6 w następnym ruchu dajemy mata na e6, koniec partii, dlatego król poruszył się na c6. E, nastąpiła teraz wymiana. Zobaczcie, ile wtrąconych ruchów nastąpiło podczas gdy ta wieża teraz dopiero się wymienia. Hetman wybił, oczywiście, i Hetman wybił teraz pionka na f6. Widzimy przewaga pionków jest po stronie białych. Dwa piony więcej to jest bardzo dużo, ale król jest nadal w niebezpieczeństwie e, i robi się bardzo groźnie. Zobaczcie, jaka fajna sytuacja, że Hetman nie może ruszyć na h7 i dać legalnie szacha królowi, ani wieża nie może tego zrobić. Hetman tu wszystko z wieżą bronią, więc jest wszystko pod kontrolą. No a król ma, jak już powiedziałem, problemy. Hetman ruszył na B8. Wieża dała szacha na C7, moi drodzy, król poruszył się na B6 w tym serialu. I ruch kończący, który zwycięża w tej partii, to Hetman F3. Moi drodzy, w tym momencie Elizabeth Harmon serialowa główna bohaterko, bohaterka Gambitu Królowej poddała partię nie była to finałowa partia lecz jedna z po drodze grająca tutaj czarnymi złożyła broń nie ma jak się za bardzo bronić przed takim posunięciem I król po prostu jest w totalnej rozsypce oczywiście mógłby tu nastąpić jakiś szach na chaosie ale król ucieka i dalej są te same problemy moi drodzy serdecznie dziękuję wam za uwagę polecam serial świetna, świetna, świetna rzecz do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, cześć!